Żyjemy w epoce, kiedy pierwszy raz w historii świata młodzi ludzie nie plują na muzykę swoich rodziców. Gdybym nie czuł takiego, takiej potrzeby, że ja chciałbym dla ludzi zagrać, to ja mógłbym grać tu w domu. I jak ktoś mi opowiada, że wychodzi na scenę i gra dla siebie, to niech nie wychodzi. Trzeba mieć świadomość tego, że się gra dla ludzi tam. To nie, nie, nie ma metody na to, nie ma recepty na to. Tak samo jak nie ma recepty na przebój, wtedy doszedłem do wniosku, że ja już szkoda czasu i za, że muszę grać inną muzykę. Przeżyłem tyle, że wystarczyłoby to na kilka życiorysów. Więc w momencie, kiedy miałoby się to wszystko skończyć, to ja się nie będę trzymał pazurami jeszcze. Ja y, jestem człowiekiem. Y, no już w zasadzie spełnionym. Muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, uczestnik niezliczonej liczby przedsięwzięć muzycznych, juror festiwali, konkursów. Przewodniczący sekcji muzyki rozrywkowej ZAIKS oraz prezes stowarzyszenia na rzecz wspierania młodzieży uzdolnionej muzycznie. Solo życia. Od razu sprostuję, że przez kilka kadencji byłem przewodniczącym sekcji muzyki rozrywkowej w ZAIKSie. Natomiast w tej chwili jestem w radzie stowarzyszenia, ponieważ doszedłem do wniosku, że najwyższy czas, żeby dać szansę młodym. Tak. Ale na dodatek jest jeszcze odznaczony Krzyżem Zasługi oraz Medalem Gloria Artis i to się nie zmieniło? To się nie zmieniło. Nie przywiązywałbym tak strasznie dużo wagi do tego Złotego Krzyża Zasługi, ponieważ sprawdziłem na Allegro, taki Krzyż Złoty można było kupić za 40 zł, tylko bez tej legitymacji, którą dostałem. Oczywiście to jest bardzo miłe, natomiast ja większość, jakieś tam fryderyki, superjedynki, jakieś tam te Wiktory i tak dalej, ja to rozdałem wszystko na aukcje dla dzieci niepełnosprawnych, dla, na jakieś takie typu y, potrzebne bardziej cele. Dowodem na to, że umiem grać, to nie jest ta statuetka, tylko to, że biorę gitarę i coś tam zagram. Y, a jeżeli komuś to ma pomóc, to ja z przyjemnością się podzielę, zwłaszcza że co chwilę mi dają jakieś nagrody. Także proszę się dowiadywać, i będzie dobrze. Więc jeżeli ktoś się jeszcze nie domyślił, to przed wami Mietek Mechanik Jurecki. Witam serdecznie. Y oczywiście to tam za dużo powiedziane, z tym, że ojeju jaki to straszny, nie wiem artysta. Ja jestem normalny w przeciwieństwie do wielu tak zwanych celebrytów. Chociaż teoretycznie miałbym powody do tego, żeby mi się coś stało w głowę, ale na szczęście mnie się wydaje, że mi się nic takiego nie stało ze względu na to, że nawet w momentach największych sukcesów zawodowych ja często występowałem z jazzmenami z różnego rodzaju. Twórczością niszową, przecież grałem w wolnej grupie Bukowina nawet. No dobra, ale I... powiedz mi, o co chodzi z tym mechanikiem? A to, jest... mechanik? to, to to jest idiotyczny pomysł Bogdana Olewicza, ponieważ według niego to polegało na tym, że każdy ma jakiś zawód, że hydraulik to wiadomo, że jest od rur od wody, że jakiś tam zdum to piece. A mechanik potrafi wszystko zrobić. A ponieważ ja grałem na wszystkich instrumentach w momencie jak się spotkaliśmy i nagrywaliśmy jeszcze te płyty, i on sobie wymyślił, że jest potrzebny taki pseudonim i że to jest bardzo dobry pomysł mechanik. Ja wtedy byłem wpatrzony w niego, jak w prawie w Pana Jezusa ze względu na autobiografię, niewiele ci mogę dać, niepłaczewka i tak dalej. Więc pozwalałem sobie na tego typu pomysły. Zanim się zorientowałem, to już byłem na skraju kabaretu i to, to, to wszystko o tyle było dobre, że nikomu nie wchodziłem w drogę, bo większość wykonawców wówczas. W Polsce by się na tego typu działalność nie zdecydowała, no by bo to, to były... wymagało i odwagi, o tam widzisz co Tak, tam no właśnie chcę o tym <grym> powiedzieć, że to były dość zaskakujące rzeczy i wisi tutaj zdjęcie, które było na okładce. To są rajstopy mojej żony, w której jestem ubrany. <grym> Wzorzyste, no tam... piękne rajstopy. Tak, no i zresztą też teledyski, jakie robiliśmy... To były czasy oczywiście, że nie było komputera. Mhm. Że jak ktoś do kogoś rzucał nożem, to on rzucał naprawdę. Więc jak rzucali do mnie nożami, to przy, przyszedł gość z Julinka ze szkoły cyrkowej i po prostu najpierw yy, czym znaczy mnie postawili na, tak, yy, w, w, na moim tle była de, taka deska, i on rzucał w tą deskę. Obrzucił moją figurę całą. Ja udawałem, że wszystko fajnie. On się pyta: No, i jak, czy pan ma już do mnie zaufanie? Ja mówię: Tak. A tu zostałem w ogóle przerażony. Mówi: To będę rzucał bliżej. No to on mi przybijał włosy nożem do, do tej dechy. No i najtrudniejszym zadaniem dla niego było rzucić we mnie, bo ja miałem na piersiach przymocowaną taką deskę. Z workiem z czerwoną farbą. Facet miał samolot za chwilę do Warszawy, bo to się odbywało we Wrocławiu, moim rodzinnym. I on brał zamach, nóż mu wypadał z ręki. Całe życie. Starałem się nie rzucić człowieka, bo tak mnie uczyli. A co wy mi tu każecie zrobić? Ale tam, panie Janku, ale to może jednak tamtego ją drugi raz znowu zamach. Ja w końcu jak mi zapierni, czy w oko, czy gdzieś ze wzruszenia, no to wziąłem, tak popukałem w tą deskę, co, co, mam, co miałem na, 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 na tych piersiach z, tą, z tym workiem, mówię, to jest decha. Widzi pan. Mówi: och, dobrze, że mi pan to powiedział. I znowu zamach, i znowu mu ten nóż wypada. Mówi, przecież ja jestem humanistą. Czego... No i jakoś to się udało, rzucił w samolot, wsiadł. A już my za chwilę jechaliśmy do straży pożarnej, gdzie mnie topili w basenie z pianą taką, która nie przepuszcza tlenu i tak dalej. To były rzeczy, których... Chyba nikt nie przeżył. No tak, bo mówisz, że chodziło o to, żeby grać nienormalnie, ale też te, te dyski no też nie były nienormalne. W momencie, trochę. kiedy ten mi napisał... Ja Olewiczowi dawałem piosenki, takie demo, gdzie to były normalne piosenki. Natomiast Olewicz, jak napisał tekst typu Moja Zocha mnie już nie kocha, no to przecież nie mogłem tego poważnie zagrać, bo byłoby to idiotyczne. No więc zagrałem na jakichś butelkach na czymś tam. No to teledysk też nie mógł być normalny, bo by nie pasował do tego. No i już za chwilę robiłem za wariata kabareciarza. No ale to z perspektywy czasu ja tego nie żałuję oczywiście, bo to były przygody niespotykane. Gdyby nie, nie ten Olewicz, to ja bym do, takich rzeczy bym na pewno nie nagrywał, bo one były. Zupełnie inne niż to, co akurat wtedy obowiązywało w polskiej muzyce rozrywkowej, tak zwanej. Czyli co, taka mm, kwestia śmiałości zrobienia czegoś inaczej, nie? Nie, to, 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 to ja nie byłem zorientowany w, w ogóle, w czym, to ja, w, w czym ja biorę udział. To, to jaka śmiałość. Po czym się okazywało, że, że to tak, no przecież jak wisiałem na zewnątrz. Jeszcze tak, teraz we Wrocławiu w tym miejscu jest Sky Tower, najwyższy budynek wrocławski, ale wówczas to był budynek Poltegoru, też był wysoki i powiesili mnie na zewnątrz tego budynku na szesnastym piętrze. To przecież nie mogłem powiedzieć żonie, żeby przyszła popatrzeć, bo by tam na zawał zeszła. No i to, to mówię, to ciekawe rzeczy. Podpalali mnie, robili mi różne sztuki magiczne, Naprawdę, wyhamował, wyhamował mnie mój menadżer, ale to w innym teledysku dopiero, kiedy wymyśliłem, że skoczę z samolotu bez spadochronu, za mną skoczą tacy ludzie ze spadochronami i mnie złapią w locie i, i wylądujemy. No i kamerzysta też miał wskoczyć, oczywiście ze spadochronem i to wszystko skamerować. Ja już się dogadałem z takim y, dowódcą dywizji powietrzno-desantowej w Katowicach, że to zrobimy. Y, dla mnie to było normalne. No przecież skoczę, oni mnie złapią i ten. No to ten już, tak Michał Frejtak, y, y, ówczesny mój menadżer powiedział, że aż tak to nie. Bo to była adrenalina również, ale to nie chodziło nawet o tą adrenalinę, tylko że nagle rzeczy, które... Były niewyobrażalne i nie do zrobienia, to się robiło tak na pstryknięcie palcem. No ale to dlatego takich rzeczy nie żałuję. Inna sprawa, że mam dość dużą wyobraźnię, więc jestem w stanie sobie wyobrazić również siebie w, różnych, w takich sytuacjach, w których nie wiem, większość ludzi siebie nie widzi. <grych> No dobra, ale powiedz mi, bo ja mam taką obserwację, że w różnych dziedzinach, powiedzmy, sztuki czy działalności, ludzie czasami swoje ta talenty odkrywają nawet dość późno w życiu, ale jeśli chodzi o muzyków, to przeważnie jest w dzieciństwie już, nie? Jak, jak ty to widzisz? Znaczy, to nie ja odkryłem ten swój talent. Rodzice zauważyli, że jak w wieku jakimś tam późno-niemowlęcym, że coś tam, że być może coś jest na rzeczy. I jak miałem 4 lata, to dostałem od świętego Mikołaja skrzypce, zabawkę. Pamiętam do dzisiaj, to do, do, widocznie już wtedy to było dla mnie ważne, bo pamiętam, że te skrzypce były w koloru czerwonego, w takie białe ciapki. No i normalne dziecko to by tam chwilę popiłowało tym smyczkiem i to rzuciło gdzieś w kąt, tak jak mam ja normalne dzieci, żeby było... W pokoju była lala, misiu, jakiś klawisz, gitarka. I to, co wzięły, na szczęście nie brały za często gitarki i są normalne. Ja pamiętam, jak miałem upać kalafonią z palce i się uparłem, i podobno już grałem jakieś podstawowe melodie. Ja pamiętam, to już pamiętam później, jak dostałem tam z kolei jakiś prezent. Harmonijkę usną, no to, to ja w zasadzie po, po jednym dniu to już grałem wszystkie szła dzieweczka do laseczka, inne melodie. Jak wychodziłem na podwórko się bawić z innymi dziećmi, to się dziwiłem, że oni takich prostych rzeczy nie są w stanie, a to przecież to było takie proste dla mnie, że, że aż dziwne, że to, to każdy tak powinien umieć. Czyli I... miałeś takie szczęście, że ten twój talent się mia miał okazję? W, objawić, nie? No i, i w sumie, ponieważ to były czasy akordeonu. Wtedy, akordeon to był, no, tam, dla moich rodziców to, to najważniejszy instrument na świecie. Więc doszli do wniosku, że skoro jestem jakoś tam uzdolniony muzycznie, to ten akordeon. I zapisali mnie do Młodzieżowego Domu Kultury we Wrocławiu, na szczęście po tygodniu, wymyśliłem sposób, żeby, Bo to przecież były czasy czerwonych gitar, Beatlesów. Tego, jaki akordeon? Przecież to obciach i, i po co? Wytłumaczyłem mi, że, że gitara jest tańsza niż akordeon. No i na szczęście nie kupili mi tego akordeonu od razu, tylko na początku grałem na tym, na jakimś tam ćwiczebnym akordeonie. Ja tam byłem chyba na dwóch lekcjach nawet. Ale no w... powiedz mi, jest w ogóle jakiś taki instrument, na którym ty nie umiesz grać? Wydawało mi się, że na, ze względu na to, że na harfie nie grałem nigdy, ale pamiętam graliśmy w Filharmonii, gdzie? Yy, w Częstochowie. I z Radulim poszliśmy, tam stała harfa. I mówię, kurczę, są pedały, które tam yy, w zależności od tego, co się naciśnie, to taki i taki akord powstaje i nagle się okazuje, że to się da. To nie trzeba dużo... Yy, się męczyć. Ja, nie, ja oczywiście nie jestem wirtuozem tych instrumentów, bo przykładowo ja nagrałem yy, też kilka partii saksofonowych w różnych, na, na różnych płytach, ale to ja miałem książkę, podręcznik na, nauki gry na saksofonie altowym i ja umiałem. Zagrać tylko dźwięki, które mi były potrzebne, bo tam było narysowane, jakimi palcami trzeba jaką klapkę nacisnąć, i wtedy tak. No i oczywiście gamę czy 100 lat to już każdy głupi. No też mi się wydaje, że każdy głupi na saksofonie zagra, ale chyba nie każdy. No bo można powiedzieć, że nie ma sensu grać na wszystkim. Lepiej jest zagrać na, na jednym instrumencie, ale dobrze. Natomiast skoro ja gram na gitarze basowej, na gitarach, na klawiszach, programuję bębny albo siadam i gram i to potem ludzie słuchają tego. I jeszcze im się podoba. No tak, i po tej, no tej, tak jakby już jak ten akordeon zwalczyłeś i dostałeś gitarę, to już potem co? Samo posiadanie takiej gitary, o jakie to było dla mnie ważne, to ja pamiętam do dzisiaj cenę. 615 zł ta gitara kosztowała. W powszechnym domu towarowym we Wrocławiu mój ojciec ze mną poszedł mi to kupić, i ja szedłem z tym. Tekturowym pudłem z tą gitarą, i całe podwórko mi zazdrościło. Całe. Wszyscy moi rówieśnicy, młodsi, starsi, wszyscy mi tego zazdrościli. Potem w składnicy harcerskiej kupiłem za 110 zł taką przystawkę elektroakustyczną do tej gitary, to się przy mostku się mocowało i już to, to była gitara elektroakustyczna. No i wtedy to można było włączyć do odbiornika radiowego, i coś było już tam słychać. No, ale już wtedy lepszy był ten, kto, kto miał głośniejsze radio. No, <słuch> tak. i, yy, no i ja na tej gitarze. No, muszę powiedzieć, że ja zarobiłem dość dużo pieniędzy w stosunku do jej ceny. Ja grałem zawsze ze starszymi od siebie, to teraz się zmieniło. Bo to coraz, coraz trudniej jest starszego znaleźć. No, bo się okazało, że jestem młody i zdolny, i pamiętam, że wtedy chodziłem do liceum. I taki Staszek Kasprzyk, który grał z Niemenem, później gdzieś tam, on w Ameryce mieszka, i spotkaliśmy się niedawno, i mówi, że pamięta, jak menadżer ich zespołu przyszedł do moich rodziców prosić, żeby mnie wypuścili z domu na koncert, no bo tam ktoś nie mógł pojechać. A wiadomo było, że ten to zagra wszystko i na wszystkim to, to, yy, No i tam rodzic, ale on przecież tu masz kołę tego, ale to nic, no w ogóle. Tego. jakoś mnie na szczęście puścili. No i, i potem w takim domu kultury kolejarza najpierw zrobiliśmy sondę wśród lu ludzi, którzy przychodzili na takie koncerty. I pamiętam, że oni chcieli właśnie, że Deep Purple. Że slate, że Locomotive GT, że jakieś tam tego typu repertuar. Myśmy to wszystko zrobili, po czym przychodziły zawodowe zespoły i patrzyły z niedowierzaniem, jak tych paru gówniarzy zabiera im całą publiczność. No bo oni grali jakieś, nie wiem, ambitniejsze piosenki, a myśmy grali takie, które, chcą, które chcieli słuchać ludzie. No, mówiłeś tak, miałeś, mieliście wzmacniacze pięciowatowe, tak? Z kolegami postanowiliśmy y, kupić cztery piątki eliptyczne, to takie pięciowatowe głośniki eliptyczne, to starzy ludzie to wiedzą, o co chodzi. Wywierciliśmy dziury w sklejce, przymont, przymocowaliśmy y, te głośniki z drugiej strony, tak żeby ja, coś tam było słychać przez te dziury w sklejce, Stawialiśmy tą sklejkę opartą o ścianę, i to była nasza kolumna głośnikowa. Do tego był wzmacniacz ampli z takim okrągłym, magicznym okiem 40-watowy, i tam było wszystko włączone: mikrofon, gitara, gitara basowa. I już było za głośno wtedy. <słuch> A teraz, no to... przecież ja mam sam do, do gitary basowej, sam bufer to ma 600 Watów, druga skrzynka 800 jeszcze taka, pod głowę 400 i tak. W ogóle inne moce i in, inne realia. Zresztą pamiętam, jak byłem w liceum i poszedłem na koncert breakoutów, a oni przyjechali akurat z Holandii i postawili takie podwójne marszale. Do gitary i do gitary basowej, i do tego po dwa, po dwa słupki na stronę takie PIE, czyli nagłośnieniowe do wokalu, to ja trzy dni to słyszałem. To wszystko były takie zabawy no, z kolegami, znaczy zabawy. Zabawy, dzięki którym no muszę to powiedzieć, że rola mojego ojca. W moim domu, jako głowy rodziny, dość upadła na dół, ponieważ ja chodząc do liceum i grając w piątek i w sobotę w tym klubie kolejarza, ja zarabiałem dużo więcej pieniędzy niż mój ojciec, pracując codziennie jako kierownik sekcji technicznej w zakładach naprawczych taboru kolejowego we Wrocławiu. Zresztą, tak, a propos tych zakładów naprawczych. To ja już grałem w butce, kawaler, w ogóle, no, po prostu marzenie, żyć nie umierać i mój ojciec, on oczywiście chciał dobrze, no i mówi, ja wiem, ty tu grasz czy coś, ale to nie jest pewne, ja bym ci jednak u nas w zakładzie pracę załatwił. Już nie ma zakładu, co? Zakładu już nie ma, oczywiście. No, bo A tak to... ciągle gra. A ja gram. No. Ja tam wszędzie grałem na gitarze. Ja nie grałem w ogóle na gitarze basowej. Na gitarze basowej przypadkowo zacząłem grać, ponieważ mieliśmy ten zespół taki w tym klubie kolejarza na dworcu głównym we Wrocławiu i tam był znakomity instruktor, Marian Konieczny się nazywał. On przyniósł jakieś nuty z NRD no i była dosyć trudna partia na gitarę basową. No, i nasz gitarzysta basowy jakoś nie mógł sobie z tym dać rady. No to ten, ten instruktor mówi do mnie: No to ty spróbuj. No to ja to zagrałem i powiedział: To ty będziesz grał na basie. Ja mówię: Ja pierniczę, przecież to katastrofa. Na basie to się nie gra ani solówek, ani no nic, bo to były inne czasy. Wielkie to było rozczarowanie dla mnie. No ale dalej grałem na gitarze przede wszystkim. Plus, jak już nie było wyjścia, to wtedy grałem na, na gitarze basowej, jak ktoś czegoś nie mógł. No, to były czasy, kiedy było zespołów kilka, a solistów większość. No i każdemu trzeba było jakiś podkład zagrać muzyczny. Na przykład, wszystkie przeboje kabaretu Elita, to ja gram. No właśnie, mam pytanie: bo jest taka jedna piosenka, która mówi, że się wstydzisz. Tak, do serca. Rozmawiałem przytul. o tym niedawno z Jurkiem, z Lasem z kabaretu Elita. Zaproszę jego, zaproszę tego pianista, który tam grał, i podczas mojego jubileuszu, pięćdziesięciolecia, zagramy to w ten sposób, że ja zagram poprawnie, a nie z tymi wygłupami, które tam. To, to, to katastrofa. I to, to mnie prześladuje, bo nawet pamiętam, gdzieś wracamy z Ameryki. I to tam słuchawki w, w, zakładam i do serca przytul psa. A tam... Mówię, matko święta. Ale ja nie wiem, no słuchaj, ja się może nie znam, ale to naprawdę jest, brzmi dla mnie super. Po prostu to jest... <śmum> to jest nie do wytrzymania, bo to <śmum> ale jest Ale to wytłumacz, ogóle, dlaczego taki? To jest... Dla ciebie, no bo to... Nie, znaczy, może <śmum> i dla mnie. Natomiast... To jest, no, to jest niekompatybilne. Tak samo jak, kiedy, jak grałem w Alex Będzie, wychodzi Alicja Majewska, Korcz macha rękami, ja siedzę tam właśnie w orkiestrze. Nuty, pulpit, lampka. No i tam jest ładna, normalna piosenka i wszystko byłoby dobrze, tylko ten jeden debil, czyli ja, strzela. Tam w ogóle pa, pa, bo to była moda wtedy, wchodziła, że, że strzelać trzeba na gitarze basowej. Jaki to wstyd jest po latach. Tak samo jak tamto, no bo ja przeszkadzam piosence w ten sposób. I to no, parę mam na koncie takich właśnie ładnych Kwiatków. Par partii gitary basowej, <laughs> których się wstydzę. Na szczęście nie jest ich za dużo. Teraz powiedz mi, bo rzeczywiście spektrum tych muzyków, z którymi grałeś, było bardzo szerokie. No, i wiadomo, że trzeba mieć warsztat, ale to nie wszystko. Jaki jest twój tajemniczy składnik twój, taki, który zdecydował, żebym po prostu. Szczęście. Był w stanie? Szczęście, w sensie takim, że ktoś musi wpaść na to, że może by spróbować z tobą coś zagrać. I moim takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności było to, że przyszedł Pan Bóg z Wrocławia, jeżeli chodzi o gitarę, Alek Mrożek. Który grał wtedy w zespole Nurt i powiedział, że będzie składał nowy zespół i czy mogę zagrać. Myślałem, że na gitarze, nie na basie. Ja nie miałem zestawu basowego, ja pożyczyłem od kolegi zestaw basowy. Gitarę pierwszą basową to kupiłem od Andrzeja Pluszcza, świętej pamięci, znakomitego basista z Wrocławia. I to był defil normalny, jeszcze to jeszcze nie były czasy, gdzie można było sobie cokolwiek pomarzyć nie było sensu, bo, bo to, to byłoby zbyt bolesne. Więc i na tej gitarze zacząłem z nimi grać. Tam pierwszy, miałem z nimi zagrałem pierwszy koncert zagraniczny, czyli W NRD. No, nie, nie jeden, ale Jeden pamiętny, bo graliśmy w Zoo w miejscowości Hoyerswerda, czyli tam szwarce pumpę, czyli czarna pompa, takie zagłębie, tak na Śląsku mniej więcej, węglowe. No i ktoś źle coś zrozumiał. Ktoś komuś źle coś wytłumaczył, i im się wydaje, że oni zaprosili z polski zespół ludowy, który. Bez sprzętu, że akustycznie coś tam zagra, zatańczy i zaśpiewa. Myśmy przyjechali z tymi skrzynkami. No, powiem szczerze, że nieźle to wyglądało. Niedźwiedź to chciał wyleźć tam na zewnątrz z tej klatki. Sępy fruwały, pióra latały tam po tej klatce, tam w ogóle matko. No, to, to pamiętam, że to było dosyć ekscytujące. Tam parę było innych też sytuacji. No dobra, i teraz facet, który 50 lat gra, mówi coś takiego, że nie traktuje muzyki jako zawód. Znaczy, to jest mój zawód, ale to w momencie, kiedy trzeba coś wpisać do rubryki. Ale tak naprawdę to, to jest moje hobby. Całe życie. Ja kocham muzykę. No ale co, nie ma nic poza muzyką? No to. No. Kurczę, jak żona jest na piątym miejscu i ona wie o tym, to ona się nie zdziwi, jak usłyszy, bo to zresztą nie pierwszy raz. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że realizuję swoje hobby i jeszcze mi dosyć często za to płacą. No to jakiś. Yy... Filatelista, czy jakiś zbieracz motyli, to nie ma aż tak dobrze, że jeszcze mu za to płacą. Nie? To prawda. A tutaj jest naprawdę sytuacja. Ja jestem no, pod tym względem, to uważam, że jestem w czepku urodzony, że ta sytuacja jest bardzo dla mnie szczęśliwa, że mogę to wszystko robić i do tego wszystkiego mogę jeszcze. Nie wiem, utrzymać się. To jest wszystko, to, to, to gdzie jesteś, to jest wszystko z muzyki. To nie jest tak, że ja to gdzieś tam pojechałem, zarobiłem i to. to... No dobra, ale mówisz, szczęście, szczęście, fajnie, no wiadomo, ale też i, <laughs> też i praca. To, to nie jest tak, że to po prostu to się. To nie jest praca. Znaczy, to jest praca oczywiście w rozumieniu takiego normalnego człowieka. Jak ja przykładowo mam. Nie wiem, skomponować piosenkę, potem ją zaaranżować, no tak jak ostatnio Krysi Prońko. Ja nie wiedziałem, że to jest dla niej nawet, bo to Staszek Głowacz, autor tekstu, jej pokazał jako ciekawostkę, a ona się zachwyciła i że ona koniecznie to musi zaśpiewać. I jeszcze lepiej, bo mi powiedziała, że ona z tym chce wystartować na Eurowizję. Ta piosenka, którą miałem przygotowaną, bo to była taka szeroka forma, miała 6, 40, 6 minut 40 sekund, a w regulaminie Eurowizji jest do trzech minut. I ja miał, musiałem 3,40 urwać z tego. Wydawało mi się, że wywaliłem wszystko co najlepsze. To jest wyzwanie. I wtedy to rzeczywiście już była praca, bo musiałem zrujnować swoją pracę, którą wykonywałem po prostu. No, to się najczęściej odbywa... No właśnie, jak się odbywa to, że przychodzą do ciebie kompozycje? Jak, jak ty, no nie chcę mówić pracujesz, ale jak, jak to się ten cały proces twórczy u ciebie odbywa? Ja, aha, jak do mnie przychodzą, a na, no. przy, na przykład o trzeciej w nocy się budzę i mówię, o kurczę. I albo mam jakiś papier pod ręką, no to piszę tam w nutach, a jak nie, czy to, 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 to dyktafon, czy coś tam, albo tutaj wpadam na moment od razu do studia Włączam prąd, biorę gitarę, coś tam na, nagram z tego, rano wstaję, włączam to i często się okazuje, że bez sensu się budziłem w nocy. A często się okazuje, że o kurczę, fajnie, to nie, nie ma metody na to, nie ma recepty na to. Tak samo jak nie ma recepty na przebój, że będzie, nie wiem, pierwsza zwrotka refren, druga zwrotka tam refren, solo, dwa refreny. I to na pewno będzie przebój. Nieprawda. U nas się często mówi w naszej branży, że jak się muzykowi coś podoba, to znaczy, że to nie ma szans najmniejszych. No no, to jest za trudne. Jest, też jest coś takiego jak taka więź uczuciowa, nie? Z tym swoim dziełem. Tak jak mówiłeś o, o piosence dla, dla Krysi Prońko, że, że to, to serce boli, jak wyważasz to, co, no ale, co no ale jest to, ważne dla ciebie. Nie? Znaczy, są zawsze dwa wyjścia. Można tego nie robić. I powiedzieć, że przepraszam cię, ale nie. nie, nie. Bo, bo, bo po prostu wyrywasz mi serce na przykład. Tylko że to też jest ciekawe wyzwanie, czy ja jestem w stanie zrobić z tego taką wersję i tego nie spieprzyć, czy też się nie da. Bo, no przecież każdy ma jakąś swoją historię, każdy ma jakieś swoje wyobrażenia i to wszystko muszę to też brać pod uwagę. Bo jak rozmawiam nawet z, czy, czy z tobą, czy z kimś innym, to z jednej strony przykładowo mam to głęboko gdzieś, kto i w jaki sposób będzie odbierał to, co do, do ciebie w tej chwili mówię, ale z drugiej strony wiem, że ktoś tego podobno będzie słuchał, więc nie jadę <grytanie> tak jak czasami niestety język mi się rozwija za, za bardzo. Zaproponowali mi granie w takim zespole jazzowym Ryszarda Gwalberta Miśka, gdzie ja nie miałem z tym nic wspólnego z jazzem. Nic. Dwa tygodnie później były takie warsztaty jazzowe. Ja tam pojechałem z nimi. Oni z takim nabożeństwem mówią, o to jest Karolak, to jest Jan Ptaszyn-Wróblewski, to jest Zbigniew Namysłowski. Ja mówię, no i co z tego? Ja potem z nimi wszystkimi grałem, ale wtedy nie miałem zielonego pojęcia, że to są jacyś w ogóle bogowie. No i tam mnie zainteresowało i nie mogłem zrozumieć, na czym polega ten, ten zachwyt tym jazzem. Dlaczego to takie jest fajne, jak ja tego nie czuję? No ale potem się okazało, że czuję i to tak, że wszyscy chcą ze mną grać. No i w międzyczasie byłem w wojsku, potem grałem właśnie w Romaldi Roman i potem w zespole spisek z, z Haliną Frąckowiak. A, bo jeszcze grałem z Santorową w międzyczasie, z Marią Koterbską, z Edwardem Hulewiczem i z wieloma innymi. Ja nie zdążyłem zagrać z Mieczysławem Fogiem chyba A, tylko no. dlatego, że nie że ale byłem potem za to młody. Już, to już wszystko. A potem już, no ale, ale od, zwłaszcza jak zacząłem grać w Alex Będzie i co roku Opole, Sopot, wszystkie festiwale, to to, to już akompaniowałem wszystkim. Przyszedł do mnie dzisiaj Janiak, który grał wtedy na gitarze w Wódce. I właśnie mówi, że Romek Lipko mnie zaprasza, czy zechciałbym czy, z nimi grać. No bo ty jesteś tak naprawdę w, w takiej ogólnej przestrzeni popularnej najbardziej kojarzony jako basista budki suflera. No, ale, to ja się... ale to taka. Ja wiem, bo to miłość par... trudna dość była, ta znaczy, budka, nie? To, to nie chodzi o, o trud miłości, <laughs> tylko o po prostu. O rozjazd jakichś oczekiwań muzycznych. Bo ja, jak odchodziłem, a odchodziłem dwa razy z zespołu, za trzecim razem mnie wyrzucili, ale to, to już z, nie z powodów muzycznych, tylko finansowych. Natomiast wcześniej jeszcze z Romkiem czy Stawem graliśmy. Krzyśka nie było wtedy w zespole. To od 1981 roku graliśmy. Tam przeżyliśmy stan wojenny w Grand Hotelu w Sopocie. Rok później y, nagraliśmy Andrzejczakowi trzy nieśmiertelniki. Jolka. <noise> bez, bez których nie może być. Wy tak, nie? i noc komety. Mhm. Y, rok później w 83 nagraliśmy Ulce Płytę. Potem w 84 roku nagrałem tą płytę z tym helikopterem, czyli z okazji dziesięciolecia powstania zespołu Budka Suflera. No i potem pamiętam. Że gdzieś graliśmy jakiś kolejny koncert, poszedłem rano na plażę, tak na słońce, i tak leżę. I słyszę, ktoś włączył taki odbiornik tranzystorowy, a tam gra Keith Jarrett i Jan Garbarek. Ja mówię, ja pierniczek, to jest piękna muzyka, co ja tu robię w tej budce? A tu amol, te najprostsze akordy. To nawet nie z całym szacunkiem, oczywiście, bo. Zresztą kiedyś Romek też w bardzo dowcipny sposób gdzieś przyjechaliśmy do Australii. I tak mówi, popatrz, do, 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 dokąd mnie ten Amol przyprowadził. W każdym razie wtedy doszedłem do wniosku, że ja już szkoda czasu i za, że muszę grać inną muzykę. No i powiedz mi, bo akurat mamy taki czas, że parę dni temu jest rocznica, kiedy Romek odszedł. No i nie mogę. Czwarta. Cię... Tak, nie mogę Cię nie zapytać o relacje Twoje z Romkiem. Romek był świadkiem na, na moim ślubie. Świadków się nie wybiera dla szpanu, czy z jakichś powodów błahych. Znaczy, mogę powiedzieć, że tak. Może to nie był kompleks mój jako kompozytora, bo ja wtedy jeszcze nie za dużo komponowałem. I Romek przede wszystkim ze względu na umiejętność postawienia na swoim i umiejętności argumentacji, dlaczego tak jest dobrze. To ja tego do dzisiaj nie umiem. Mimo tego, że widziałem wielokrotnie, jak ratował zespół z różnych opresji, bo innym mądralom się coś wydawało. On przychodził i mówi, jak to, co wy tu? I, się, I nagle ratował i wizerunek zespołu. I to to... Bo to jest najprościej. Zburzyć coś to w ogóle stryknięcie palcem i nie ma. Ale zbudować to nie. To już nie jest takie proste. No i w każdym razie Romek wiele rzeczy umiał. Jednocześnie to nie tak, że, że było to wszystko fajnie i. szorstko trochę no to czasami... Nie szorstko, to powiem. Czasami mnie pod tego denerwował. Na szczęście już w momencie, jak było wiadomo, że, że, że był chory. I kiedyś on tam jeździł do Warszawy na jakieś tam badania czy transfuzje czy coś tam. I kiedyś byłem w Warszawie i właśnie mówię, to ja cię zawiozę przecież do domu, bo to jaki problem, bo i tak wracam. No i wtedy w tym aucie jadąc rozmawialiśmy o tym. On, on miał świadomość tego, to nie tak, że, je, że on nie wiedział, co się dzieje. I to teraz to nie chodzi o to, że jakieś tam słowa typu przepraszam czy coś, bo to, to jest śmieszne. W obliczu ludzkiej tragedii. Ona przykładowo, przecież tutaj wczoraj w tym moim studio, zresztą będzie to można zobaczyć na Polsacie, to jest taka audycja: tam nasz nowy dom czy coś, że tam komuś, kto tam nie miał za dużo szczęścia w życiu, że właśnie remontują mu dom, a w międzyczasie coś mu tam zapewniają jakieś atrakcje. No, facet miał wypadek, odjęło mu dwie nogi, dwunastoletni syn go pcha na wózku, no ale podobno kiedyś grał na gitarze, na bębnach i coś. No, powiedziałem tylko, bo przywieścił tu. To on zapomniał na parę godzin w ogóle o tym, że w jakiej jest sytuacji tego. Graliśmy razem, Tomek przyszedł z Liszewski, potem zagraliśmy razem we trójkę. To będzie można zobaczyć. No, to wszystko. fantastycznie. Porozmawialiśmy. To mniej więcej na tej samej zasadzie z Romkiem, nie rozmawiałem z, z pozycji tego wyższego, bo ja jeszcze nie jestem taki chory jak on, w związku z tym jestem silniejszy i ja go teraz, teraz to mu wyjaśnię. To nie ma sensu. Przede wszystkim to jest za późno, nie umiałeś kiedyś, to znaczy, że teraz jest za późno. Ale ty powiedz mi tak, no wiadomo, przy Romku to chyba łatwo wpaść w kompleksy, jeśli chodzi o kompozycję, bo Romek nie, był światowej klasy. Nie, chyba nie to nieprawda. To... Oczywiście, ja nie mówię, że to jest jakaś katastrofa czy coś, bo to jest gość, który swoimi kompozycjami mógłby obdzielić kilkudziesięciu zawodowych kompozytorów i każdy miałby co najmniej jednego hita. Więc to ja nie mówię, że to jest nikt, czy, czy taki sobie. Natomiast to nie na tym polega, że, że o jest jeden, a ja już nie mogę wobec tego nic. Nie wiem, bo jest Jaco Pastorius na gitarze basowej, to ja powinienem. Zresztą była taka sytuacja przez chwilę. Jak usłyszałem, jak zespół SBB zagrał we Wrocławiu, to, to jeszcze w 70-tych latach. To ja po tym koncercie wróciłem do domu ze spuszczoną głową i swoją gitarę basową zamknąłem do szafy z ubraniami na dwa tygodnie, bo dos doszedłem do wniosku, że jak jest taki ktoś, kto tak gra, to ja powinienem pomyśleć o jakimś innym zajęciu. Ja potem oczywiście z każdym z nich grałem. Czy z Apostolisem, czy z Piotrowskim, czy, czy, czy z Józkiem. I zresztą będziemy grali, ale to nie jest niespodzianka. I to, to nie jest na tej zasadzie, że, że skoro jest taki kompozyt, to jest on i nikogo więcej nie ma. Jest masa różnych kompozytów. A jest to co? Przez cała płyta to są przeboje. Czy, czy i, i po kolei tak można ileś osób czy autorów tekstów? No to nie jest tylko Olewicz, nie jest tylko Mogielnicki, nie jest tylko Dudkiewicz, nie jest tylko Cygan, i tak dalej. Jest ich ilość. To nawet, nawet nie jest kwestia miejsca, tylko kwestia umiejętności. A, a są też młodzi cały czas, którzy jak są mądrzy, to im się nie wydaje, że ktoś im blokuje miejsce, tylko usiłują ich prześcignąć. Także mając pełen szacunek, dla kompozycji Romka, to jednocześnie muszę przypomnieć, że większość z tych piosenek, tych przebojowych, to nagrała Budka Suflera. To nie tak, że ktoś tam inny przyszedł, ktoś to musiał zaaranżować. To ja wymyślałem partie gitarowe, to Janek Bożycewicz grał solówki, takie wieko to Andrzej Ziółkowski wymyślał te riffy z pierwszych płyt. Ileś rzeczy. To nie jest tak, że jeden gość sam se wszystko wymyślił i, i, i jest tym mistrzem świata. Na tym polega praca zespołowa. No i, dlatego, I na tym często zespoły się wykładają. bo No, bo jednemu się zaczyna, zaczyna wydawać, tak. no i, i wtedy można to śmiało już rozwiązać, bo to szkoda czasu. No tak. I potem to się ciągnie latami jak Waters kontra Gilmour. Nie? No, Waters nagrał kilka płyt, z których wynika, kto był tym największym wariatem i kto to ciągnął. Tam, no, no, to są rzeczy nieprawdopodobne. Jak dbało się o dźwięk tego. piosenki, proszę bardzo, oni nagrają. Ja mam też te Pink Floydy, i DVD, i te płyty, i, i analogowe, i tak dalej. Ale największe wrażenie to robi Emu to the Dead, na przykład y Rogera Watersa, czy tam ta wcześniejsza z Claptonem i Sanbornem. I no, sam fakt, że on takich gości tam zaprosił, nie dlatego, że oni tak się nazywają. Tylko, że on potrzebował takich partii, bo tak sobie je wyobrażał. Ale sam ich nie zagrał. Romek też sam za nie zagrał na gitarze. Sam sobie nie wymyślił tych yy, jakichś tam zagrywek czy, czy, czy partii. No ale to nie o to chodzi, żeby teraz opowiadać dzięki komu, co się stało. Mówię, był to facet nieprzeciętny. I szkoda, że go nie ma już cztery lata. Niestety go nie ma. Bez niego jest bardzo trudno, z różnych on, on, względów. On, on chyba chciał, żebyście grali dalej. Tak nas, o to nas prosił. To jak byliśmy w szpitalu już pod koniec, ale to już nie, nie, to nie, nie chodzi o to. Ważne jest to, że ja miałem i mam nadal swoje życie muzyczne, niezależnie od budki. żebyśmy tak zamknęli już temat budki może, to co mnie Jurecki za ostatni grosz by zrobił? No te, tego pytania to się nie spodziewałem. Yy, za, za ostatni grosz co by zrobił? Ja już powiem szczerze, że nie mam pomysłu na to, ponieważ ja już dawno pogodziłem się z tym yy, jak to się skończy. I to wiele lat temu. Tłumaczyłem sobie to w bardzo prosty sposób. Przeżyłem tyle, że wystarczyłoby to na kilka życiorysów. W ogóle tyle sytuacji, tyle różnego rodzaju przygód, takich, innych, więc w momencie, kiedy miałoby się to wszystko skończyć, to ja się nie będę trzymał pazurami jeszcze, że jeszcze dwie godzinki co ja wtedy przez te dwie godzinki zrobię? Ciekawego i mądrego. Jestem człowiekiem wierzącym, chodzę do kościoła. Nawet jestem członkiem Rady Duszpasterskiej u nas. Ja y, jestem człowiekiem y, no już w zasadzie spełnionym. A co jeszcze potrzebuję? 350 ileś płyt to jest za mało, to jeszcze trzeba nagrać, a i, i tak wychodzi zaraz następna. I kiedyś lecieliśmy z Chicago do Phoenix przez Denver. No i, i międzylądowanie było w tym Denver, i tam po prostu. Nagle tak nienormalna sytuacja, bo to takie, takie te, te tąpnięcia to, 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 to przecież ja trochę się nalatałem samolotami, ale byłem przekonany, że to jest koniec. Baby piszczą, faceci żygają, wszystko panika i ja tak siedzę w tym fotelu, mówię, a czyli koniec, szkoda, bo jeszcze chciałem to zrobić, to, to, tyle. Miałem do powiedzenia. A potem wylądowaliśmy, a potem nam powiedzieli, że tam tak jest zawsze. <śmiech> 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 Więc to był. Do, 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 sam sobie udowodniłem, że, że, jesteś że, pogodzony. że to już. I to nie, że ja jestem taki mocny. No ja to nie po prostu. Tak. To, to już po prostu nie ma sensu. Ja dzisiaj mam 68 lat. Kurde, większość. Moich kolegów, z którymi piłem, to nie żyję, bo ja stanąłem z tym piciem, a oni nie. No właśnie, teraz poczekaj, bo yy, przejdźmy jeszcze, trochę mówiłeś o tych młodych, którzy się mm. ciągle pojawiają. Yy, jest trochę młodych basistek teraz. Taka moda chyba trochę weszła. Co ty o tym myślisz? To nie ma znaczenia, płeć nie ma zna znaczenia. Ale zwykle to było to, to tylko tak... dla tych wyznawców ideologii to ma znaczenie, Aha. płeć. A... Tak no ale naprawdę, dziewczyny dają radę, nie? Jedne dają, jedne nie. Tak jak jedni faceci dają, jedni nie. I czasami dziewczyna gra lepiej niż facet, a czasami jest odwrotnie. To nie ma żadnych reguł. To, to są opowieści typu, że każdy Murzyn gra pięknie na bębnach z Afryki. To też nieprawda. To, to są takie stereotypy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Bardzo fajnie, że dziewczyny grają. Ja, ja wiele zespołów. Poznałem takich, bo ja często jestem jako juror w różnego rodzaju festiwalach, i bardzo mi się podoba, że to w jaki sposób oni podchodzą do tego, czy one, to jest zupełnie inaczej niż kiedyś. Przede wszystkim tak, tragedią jest to, że w momencie, kiedy chciałbym z kimś zagrać, z młodocianem, jakimś, który słyszę, że fajnie gra, to bardzo często się zdarza, że on się jeszcze nie pyta co trzeba zagrać czy coś, ale za ile już się pyta. I ja bym nigdy na to nie wpadł. Ja bym najpierw się chciał dowiedzieć, czy ja jestem w stanie, bo rozmowa o pieniądzach nie ma najmniejszego sensu w momencie kiedy ja nie jestem w stanie. Jakie było dla mnie wielkie zdziwienie, kiedy z zespołem Perfect przyjechaliśmy do Nowego Jorku. I tam nagrywaliśmy w Platinum Island no w studio, w którym nie wiem, Mick Jagger nagrał dwie płyty David Bowie i ta sama winda, ten sam stół mikserski, wszystko to samo prawdziwie. No i tam wcześniej odbyliśmy coś, ze trzy próby w, jakimś pomieszczeniach, w jakichś pomieszczeniach takich, takich, sale prób. No i po prostu jeden zespół, następny, następny. To my wychodziliśmy sobie na papierosa, a oni tam tłukli cały czas, bo oni za to płacili. Bo oni wiedzieli, oni traktowali to jak sprawę życia i śmierci. A my to tak, po prostu, la, la la la, przecież my to umiemy, no ale tak, żeby nie było, że tam coś tam. To po prostu zupełnie inne podejście. I właśnie widzę, że często, zwłaszcza te dziewczyny, nie przejmują się tym, że te durnie siedzą tam i tam coś krzyczą, yy, czy tam coś, czy coś sugerują i tak dalej. Tylko tempo, tempy, wzrok wpatrzony tam w ogóle w coś, czego nikt nie widzi i jadą po prostu, bardzo mi się to podoba, że to jest takie szczere, uczciwe, prawdziwe, że wiedzą, że to jest dobre, a ich nie interesuje tam czyjeś zdanie. To mi się podoba bardzo, bo mnie też, czyjeś zdanie, za dużo nie interesuje. No i dlatego, między innymi, zrobiłeś swoje własne studio. A to z prostej przyczyny, ponieważ ja po, połowę życia spędziłem w studiach nagraniowych, i w każdym było coś w Polsce, w każdym było coś takiego, że, że od razu bym to zmienił. Po czym parę razy nagrywałem w różnych studiach, gdzie indziej. I w studiach takich z prawdziwego zdarzenia to już tych rzeczy nie było. Tutaj, jak się podjeżdża pod drzwi, to do pomieszczenia, w którym się nagrywa, jest pięć kroków. W Radio Lublin no. trzeba. No teraz to jest jakiś podjazd z kółkami, ale do studia tego tam wewnątrz, to trzeba ciągnąć te skrzynie po schodach, po korytarzach, zakrętami, jakimiś. Te, przecież to jest chore. Tutaj. Jest wszystko proste. Tutaj nie ma telefonu. Komórka wyłączona i nie ma telefonu. A tam przecież pamiętam, ile razy z budką nagrywamy. Stoję z gitarą. No już drzwi się otwierają. Jest dzisiaj? Nie, nie ma. No dobra. No to jedziemy. Już ten chce włączyć to nagrywanie telefon. A co tam robicie? Ja pierniczę. I za chwilę ja już nie wiem, co ja chciałem nagrać. Więc tutaj takich rzeczy nie ma. Oprócz tego, że mogę tu wejść, kiedy chcę, a nie muszę się pytać, czy tu można. Czyli, krótko mówiąc, na swoich warunkach robisz. I to jest tak ogólnie, chyba, nie? Ty na swoich to warunkach? To znaczy, na swoich warun te warunki są ograniczone jedynie wiedzą techniczną, którą mam, a mam niezłą, ale mimo wszystko, ja nie jestem, ja jestem przede wszystkim muzykiem. Ja robię to tak, jak mnie się wydaje, że jest dobrze. Ja, ja najczęściej nie miksuję piosenek, bo ja tak, ja je komponuję najpierw, potem nagrywam wersję demo z tymi wszystkimi partiami, jak to mniej więcej powinno być, po czym wokalista przychodzi i mi opowiada, no tak, ale to jest nie w tej tonacji, więc nagrywam to jeszcze raz i... Potem zaczynam powielać własne błędy, bo mi się coś wydaje, że jest, a tego nie ma. Tam coś po prostu musi do tego podejść gość, który nigdy tego nie słyszał wcześniej. Nie umiem tego opowiedzieć nawet, o co chodzi, na czym to polega, dlaczego. Prawdopodobnie z tego powodu, że ja jestem do czegoś przyzwyczajony już za bardzo, bo już to sam wymyśliłem, sam zagrałem, że to tak ma być, a to nawet już wiem, że z tamtej strony, a tu nagle nie jest z tamtej strony, tylko z innej i w ogóle gdzie indziej, w innej przestrzeni, inaczej i w dodatku dobrze. Ale na przykład tą, tą ostatnią piosenkę Kryśki Prońko to ja sam zmiksowałem i Kryśka już mówi nic nie poprawiajmy, bo jest bardzo dobrze. <grym> znaczy to nic mi się nie wydaje, broń Boże. Ja nie jestem yy, ani wykształconym muzykiem, ani wykształconym realizatorem dźwięku. Ale działasz w pewien sposób intuicyjnie i tak jakby czujesz, kiedy to jest dobrze. To nawet nie jest intuicja, to... To jest wyobraźnia, że to tak powinno być. A kiedyś powiedziałeś, że kiedyś muzycy mieli więcej wyobraźni. A nadal to spo... tak myślisz? A, e, tak. To, to nieszczęście polega na tym, że kiedyś myśmy nie mieli takich możliwości. Dzisiaj można zobaczyć, jak ten ulubiony idol, którym palcem naciska stop-klatkę, włączyć wolno wszystko można zobaczyć, jak on to zrobił a ponieważ jest świadomość tego, że to mogę zrobić dzisiaj, mogę jutro to mi nie ucieknie więc najczęściej nie robią tego wcale. Albo drugi typ na no, 13 lat robiłem taki festiwal solo życia, więc wiem co mówię. Drugi typ tych gitarzystów to jest taki, że grają te ćwiczenia, które są w, tym, w tych, tych szkołach, jako własne solówki później. To są rzeczy nie z głowy, tylko ze szkoły. Duża część tych ludzi gra tak samo. Nie podobnie, tylko tak samo. I można powiedzieć, z jakiej to szkoły jest i który to jest rozdział. Za tak zwanych moich czasów, jak to mówię, przed wojną, to w ogóle Kiedyś panie, to Panie było. No, tak. Muzykę rokową, bo przecież tutaj nie było muzyki rokowej, bo była Anna German czy Mieczysław Fok, a w Radio Luxemburg, szumiącym gdzieś tam za tego i można było usłyszeć, nie wiem, czy Presleya, czy potem w zależności od tego, co tam dalej szło, to wpuszczali raz. Nie można było cofnąć, posłuchać. No, widać tam nic nie było, jak on to zagrał i czy to on, czy ona, i w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Resztę trzeba było sobie wyobrazić. Więc ja nie mam problemu, że w momencie, kiedy coś tam się ma stać, to ja nie wiem, co dalej zagrać. Ja wiem, tylko muszę wybrać z tego, co sobie jestem w stanie wyobrazić. Oczywiście ja nie mówię, że to wszyscy w ten sam sposób. Jest szereg znakomitych muzyków, znakomitych po prostu. Ja nie mówię tylko o gitarzystach, pianistów, yy, saksofonistów. Yy, to są umiejętności, muzyka przede wszystkim. To nie ma znaczenia, przecież o wczoraj dla, na moich gitarach grał gość, kurczę, yy, który do no, słychać, że ja przed chwilą na tym zagrałem i potem on i nie będzie tak samo. I nie dlatego, że ja lepiej gram, ja jestem kim innym. Bo można dojść do tak, Joe Zawinul niejaki doszedł do takiej perfekcji, że on grał rzeczy tak, jakby grać nie umiał. No bo w, no nie ukrywam, że pomimo tego, że przecież mam wyobraźnię czy coś i coś tam potrafię, to ręce mi się same układają gdzieś w coś. I to nie dlatego, że tu jest bezpiecznie, to ja wiem, że tutaj zagram, ale w inny sposób niż ja umiem, umiem się od tego wyzwolić. Tylko, że wtedy nikt tego nie zrozumie. Ale ja grałem kiedyś takie koncerty, że grałem zupełnie inaczej niż, 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 niż się gra, o. bo tak się gra. Tak się nie gra. Basista mi się przypomina taka piosenka. No tak to, się nie gra. No, no to dokładnie przecież jak Howdy's, ale to autentycznie dałem mu demo. Ja poszedłem nagrywać piosenkę basista, gdzie jest no nie, nienormalna linia gitary basowej. Zagrałem solo na gitarze basowej jeszcze, a on nie słysząc tego, nie wiedząc, co, co się dzieje, napisał tekst basista. Słuchaj, no to przywołałeś dwie rzeczy, o których chciałem jeszcze chwilę. Czyli to, że ty właśnie jesteś taki gość, że ktoś przychodzi do ciebie po pomoc, o to już jasne. Taki jestmen trochę jesteś. Pamiętasz taki film? Tak, ale to nie jest dobry przykład, bo ja muszę wiedzieć, że jestem w stanie komuś pomóc. A jak nie wiem, to nie rzucam się sam w ogóle, że nieważne jak będzie. Ja muszę być przekonany o tym, że to komuś w czymś rzeczywiście pomoże, bo to jest tak nie wiem, rozdawanie pieniędzy na ulicy komuś, kto ich albo nie potrzebuje, albo zrobi z nich zły użytek, to też ja tego nie mogę oceniać, tak? to, to, to jest szerszy problem. No przecież przez to ja te 13 lat robiłem ten, ten festiwal no solo życia. Właśnie. Wracam do tego solo życia i ja powiem ci szczerze, że nie mogę się pogodzić ciągle, że tego nie ma. Bo to była fenomenalna rzecz. No to hasło, które lepiej grać niż pić i pać, no to po prostu to jest radujące życie no dla ta, wielu. Tylko, że to no, nie można się kopać z koniem przez ileś lat. W tego typu sytuacjach podobnie jest wytrzymał trzy lata dłużej festiwal ku przestrodze imienia Ryśka Ridla z podobnych powodów. W momencie, kiedy to się zaczyna rozwijać już tak, że nie, nie tylko gdzieś tutaj z Lubelskiego ludzie, czy tam ze Śląska przyjeżdżają tylko z całej Polski i ze świata, no to decydenci od możliwości finansowych, no bo to nie jest tak, że za darmo mi postawią aparaturę, za darmo światła, za darmo zrobią dźwięk, i tak dalej. Cała ekipa techniczna plus wykonawcy, dzięki którym ludzie przyjdą też, bo oni nie przyjdą na konkurs sam. Muszą być jakieś warunki sensu odbywania tego typu wydarzeń, bo inaczej to po prostu no przecież nikt nie będzie szczęśliwy, jak te. te kilka, pięć, sześć, trzy, osiem osób zagra do, do, do pustej widowni. Zazwyczaj to się odbywa w ten sposób, że jak to impreza już jest rozkręcona, to tak zwane odpowiednie czynniki dochodzą do wniosku, że oni już sobie sami dadzą radę. I się zajmują czym innym, a tamto umiera. No i to tak mogę, w przykład wielu festiwali bardzo potrzebnych, zresztą myśmy mieli konsorcjum takie razem z festiwalem imienia Ryśka Rydla z Adasiem Antosiewiczem, że nasz laureat grał u nich, ich laureat grał u, na, u nas i to, to samo było z festiwalem y, twórców polskiej piosenki tam w Luboniu pod Poznaniem i, i, i po, dzięki temu oni mogli zobaczyć i usłyszeć naszego laureata, my ich laureata, porównać jakieś poziomy, co, jaka muzyka, co, co wygrało, co jest lepsze, Według tam różnych jurorów czy i, i tak dalej. No ale ten festiwal Twój, to też nie było tak, że to po prostu ktoś wygrał, zabrał nagrody i pojechał, ale to też otwierało drzwi do różnych. No tak, no bo ja go jeszcze holowałem potem przez rok po, po, po innych festiwalach, na których ja grałem. On tam grał za pieniądze, poznawał branżę. No i jak miał trochę szczęścia, to stawał się członkiem tej branży muzycznej. No i w paru przypadkach to tak się stało. Zresztą, jak są wywiady w jakimś tam czasopismach fachowych, gitarzysta czy coś, to pierwsze, co mówię, wszystko zaczęło się od festiwalu solo życia. No z tego jestem dumny. Tak. Przynajmniej te parę osób zostało uratowanych. No bo przed festiwalem Solo Życia nikt nie wiedział, że jakiś jest gitarzysta w duńskiej woli, nieprawdopodobnie uzdolniony, czy w Radomiu, czy nie tam, gdzie by to nie było. To był dla nich punkt kontaktowy, dla tych wszystkich młodych ludzi. Plus no przecież ja nieprzypadkowo prosiłem wszystkich laureatów wcześniejszych edycji, żeby też zagrali solo konkursowe, ale po swojemu. No, oni tam stawali na palcach, żeby się nie okazało, że jakiś młodociany ich zabije za chwilę. Tak, to, ale no to i... naprawdę ta, taka fajna rywalizacja, ja pamiętam to. No, ale a jednocześnie ze względu na to, że yy, właśnie też biorę udział jako juror i jako, yy, jako muzyk w różnych festiwalach, więc dość byłem zorientowany w tym, co jest naprawdę ciekawe. Nie, że tam w telewizorze pokazali, to znaczy, że to jest piękne i dobre. No i nigdy nie wolno było tu pół playbacku, playbacku, niczego. Nawet jak był ten Tommy Denander, znakomity gitarzysta, jak graliśmy z Radulim wtedy i z Grześkiem Grzybem, świętej pamięci. On mówi, to ja tutaj tego z pół playbackiem, nie, nie, z pół playbackiem, nie. Może zagrać z dobrymi polskimi muzykami. No, ale po co? I ja ci powiem, co zagrasz. No, jak jeszcze Raduli zagrał, to on się zorientował, że on tutaj nie jest gwiazdą, tylko on się musi uratować przed tymi, co, z którymi gra. No i, i wiele tego typu sytuacji. Zresztą do dzisiaj tam od czasu do czasu korespondujemy ze sobą, bo to są fajne rzeczy. No. Zresztą no to są muzyczne przygody. Na no, tych przygód to pewnie byśmy mogli jeszcze gadać do północy, ale zapytam Cię o Bożą Krówkę, czyli te 45-lecie Twojej działalności. Trzy płyty, 45 kawałków. To trochę taka historia życia. Znaczy, może nie. To, to, to są gdzieś tam... No są tam takie, basista, jak, o którym rozmawialiśmy. No, ale to są już lata 80 bardziej. No tak sobie pomyślałem, że to mam tego... Kurczę... Ja musiałem z kilkuset piosenek wybrać te 45. Jak dojechałem do 70, to już nie miałem czego wyrzucić. Mówię to, ale to też faj, kurczę. To, to, to było bolesne to wszystko. To wyrzucanie, że to, to nie, On mówi, że kiedyś, a przecież wiadomo, że już nie będzie kiedyś. No przecież nie będę. Z okazji 50-lecia przecież nie będę nagrywał 50 kolejnych piosenek, poza tym, kto to wytrzyma. I tak dalej. Ja z tej okazji mam zupełnie inny pomysł. No właśnie ale to... chciałem cię o to zapytać, ale pewnie jeszcze trzymasz to w tajemnicy. Nie dam no to znaczy, w tajemnicy. Co będzie? 4 teraz? października w Radio Lublin będzie koncert z udziałem ludzi, z którymi gram i obecnie, czyli z Wojtkiem Klichem i z Arturem Malikiem. To jest. To ja z wariatami lubię grać. I to. I na, to na pewno się będzie podobało. Chciałbym zaprosić Halinę Frąckowiak, Wojtka Gąsowskiego. Na pewno będę chciał zagrać ze Sławkiem Wierzcholskim, na pewno z Wandą Kwietniewską. A jest ktoś taki, z kim zawsze chciałeś zagrać, a ci się nie udało? Chyba nie. A jakieś takie marzenie masz na te najbliższe lata, które masz do zrealizowania, muzyczne jeszcze? Ja jestem, tak jak powiedziałem, jestem dość spełnionym muzycznie gościem. Jeżeli, to mógłbym jeszcze raz i by, być może ja ich zaproszę. W tym składzie, w którym gra, wygraliśmy festiwal w San Sebastian i w, yy, z którym graliśmy przed Weather Report, to jest muzyka. Tam, tam już trzeba dużo umieć, żeby to zagrać. Ale to jest, mówię, to jest trudna muzyka. Ja się, jak widać, się uśmiecham od razu, tak, bo to, to, widać. Bo to <laughs> jest wyzwanie. To tam nie ma żartów. Tam I tam się wszystko wyjaśnia od razu, czy ktoś umie, czy nie umie i czy rozumie i tak dalej. No, rewelacyjnie. Ten Wojtuś Konikiewicz rewelacja. Wojtuś Klich to samo. Jednego i drugiego to na pewno. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ich nie było tutaj. Ale też gramy w trio z Darkiem Kozakiewiczem. No to jest nestor polskiej gitary. To jest nieprawdopodobne, jak Darek gra na gitarze. Przecież on grał na płycie blues breakout na gitarze Jolana, słychać, jakby grał na Gibsonie. Dlatego tak jak powiedziałem, to jest instrument nie jest istotny. Głowa i palce są tutaj najważniejsze i wyobraźnia. Zanim zakończymy, to jeszcze pięć szybkich pytań do ciebie. Mhm. W twojej takiej własnej opinii, taka niesłownikowa definicja kreatywności. No to umiejętność stworzenia czegoś, czego wcześniej nie było, to nie jest takie proste. Czasami to się dzieje na podstawie wyciągania wniosków, czasami to jest jakaś, nie wiem, iskra Boża, a to, to mówię, to jest wyobraźnia wszystko. Kreatywność się bierze z wyobraźni. Inaczej, kreatywność to jest chęć zrealizowania wyobrażeń. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności dla ciebie, na pewno nie jest to wódka. I zresztą wielokrotnie już mówiłem, że jeżeli komuś się wydaje, że bez tego nie zagra, to proponuję napić się, zagrać i to nagrać i posłuchać na trzeźwo. Efekt jest murowany i na pewno się odechce. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo, bo to jest dla mnie oczywiste. I ja. ja ja w ogóle na, na tego typu yy, dywagacje jakieś nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo ja nigdy nie ujmowałem to w słowa. Ja to słyszę, czuję, biorę gitarę, gram i, i samo idzie. Mm. Nie wiem. Nie wiem, widocznie nie wiem. Bardzo fajnie powiedziałeś. A jeden morderca kre kreatywności dla ciebie. Co u ciebie Lenistwo yy, przede wszystkim. Lenistwo i niewiara we własne możliwości mhm. i umiejętności. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. No to można co, co chwilę wystarczy na coś popatrzeć i można sobie wyobrazić, no opatrzę tutaj za oknem jest drzewo. Mogę sobie wyobrazić, że na, na nim siedzi nie wiem, jastrząb, gołąb, skowronek, wróbelek. Nie, ma, nie wiem, wszystko skowronki w ogóle siedzą na drzewach, chyba nie. Chyba na, na polu tak, tak a no, potem zlatują. No dobra, i już jest o czym gadać. <noise> no właśnie. To wystarczy popatrzeć na cokolwiek i uruchomić wyobraźnię. Mhm, dobra, a jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Twoja rada. Słuchać muzyki. Słuchać muzyki. I to nie teledysków. Że tam skaczą jakieś tam yy, yy, dziwne osoby, tylko muzyki samej. Ja, ja, ja to stosuję, więc ja zakładam, że większość osób, tak samo jak i ja, podczas tych godzin siedzenia w studiu, usiłuje ze swojej muzyki wydobyć, przekazać za pomocą dźwięków i umieszczenia ich w, w różnego rodzaju przestrzeni. Przekazać jakiś stan umysłu, stan wrażliwość. Czy... Trudno mi powiedzieć, bo dla mnie to jest, tak jak powiedziałem, naturalne wszystko i ja się nad tym nie zastanawiałem nigdy, ale po coś to jest. To tak samo jak gdybym nie czuł takiego, takiej potrzeby, że ja chciałbym dla ludzi zagrać, to ja mógłbym grać tu w domu. Ja nie muszę wychodzić na scenę, żeby, żeby zagrać dla siebie. Dla siebie to tu, w domu. Jak ktoś mi opowiada, że wychodzi na scenę i gra dla siebie, to niech nie wychodzi. Trzeba mieć świadomość tego, że się gra dla ludzi tam. Ja, ja nie mogę wyjść w upaćkanych dżinsach prosto po wymianie koła gdzieś tam na, na przejażdżce do ludzi i udawać, że jest fajnie, a potem być zdziwionym, że oni już nie chcą na drugi koncert przyjść. Mówię, to, to ciężko jest opowiedzieć. To są rzeczy, które są dla mnie od dawna proste i zrozumiałe. Yy, dlatego pff, nie wiem, pewnie gada mnie nielogicznie. No, wiesz, gadamy trochę i myślę, że bardzo logicznie. Powiedz mi i zaproś do siebie, gdzie można w internetach czy w, że w realu ciebie oglądać, patrzeć co ty robisz, słuchać. Na razie zapraszam tak, 15 czerwca do muszli koncertowej imienia Romualda Lipko w Lublinie, bo tam się odbędzie wielki koncert z okazji 50-lecia powstania Budki Suflera, w którym wezmą udział największe ówczesne gwiazdy muzyki. Skaldowie. Zagramy, to jest taki pomysł, że my gramy z nimi ich piosenkę, a potem oni z nami naszą piosenkę SBB. Po kolei to, to jest tego dość dużo. Ich na razie chyba nie wolno mi o tym mówić, dlatego zahamuję. A no dobra, ale to już jesteśmy no, zachęceni. W każdym razie, ja oczywiście nie ukrywam, że najpierw chcieliśmy pójść utartym ściegiem, tak jakby każdy to zrobił. To na pewno będzie koncert wyjątkowy którego nigdzie, nigdy i nigdzie Państwo nie zobaczycie. To jest 15 czerwca, a ja zapraszam 4 października do Radia Lublin. Tam zagram właśnie z moimi przyjaciółmi. Będzie tam duży odsetek wariatów, ale muzycznych, więc to powinno też być zachęcające dla wariatów słuchających. No to ja, ja się już. Zapisuję. A ja jestem jednym i drugim. Ja się też zapisuję, wprawdzie grać nie umiem, ale chętnie posłucham. W internetach to jesteś jurecki art. Jurecki. No, to na Facebooku są jakieś tam, na tym, w YouTubie, to wystarczy jurecki wpisać, tam wyłazi tego dosyć dużo. Jasne, to na pewno w opisie wrzucimy te wszystkie linki. Mamy też na Facebooku taką grupę społecznościową skupioną wokół podcastu. Jeżeli zechcesz, to cię zapraszamy tam. Tam też będziemy w Twojej. To wyślij mi tam do, do mnie ten. Tak jest, zaproszenie. 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 To ja oczywiście zapoznam się chętnie. Bardzo będzie nam miło. Tam też będziemy Twoje wszystkie te informacje wrzucać. I cóż, ja ci bardzo serdecznie, Mietku, dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś do siebie, do domu, do Twojego studia. Dziękuję Ci za ten czas. Naprawdę świetnie spędzony. Pozdrawiam wszystkich, którzy kochają polską muzykę. A polskiej muzyki jest coraz mniej w mediach, więc na szczęście jest internet. W związku z tym życzę wszystkim Państwu, żeby polskiej muzyki Wam nie zabrakło, bo zagranicznej jest i tak wystarczająco dużo. Żyjemy w epoce, kiedy Pierwszy raz w historii świata młodzi ludzie nie plują na muzykę swoich rodziców, co miało miejsce zawsze. Ja pamiętam, jak przecież widziałem płyty Anny German, czy, czy tam Foga, czy orkiestry ulicznej Schmielnej i tak dalej u moich rodziców, to patrzyłem na to tak z pobłażaniem, a oni z kolei z pobłażaniem patrzyli na to, co tam ja tam czego słucham i, i, i tak dalej życzę żebyście państwo doprowadzili również przez głosowania różnego rodzaju przez lajkowania przez dzielenia się linkami z muzyką wartą zainteresowania i tworzoną przez młodych ludzi bo tylko w ten sposób ta wartościowa polska muzyka nie zginie bo inaczej to w tym, w, tym, w tym wariactwie całym internetowym, to po prostu za chwilę się sami nie odnajdziecie. Ale jak sami będziecie pomagać yy, muzyce, no to ja jestem dowodem na, tym, że, na to, że jeżeli muzyka, muzyka się kocha, to muzyka potrafi się odwdzięczyć w nieprawdopodobny sposób. Tyle. I niech się tak stanie. Słuchaczom dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w następnym odcinku.